Jeśli teraz się nie czujecie przekonani do tych rawów do końca, to róbcie sobie raw plus JPEG. I powoli wróćcie do tego tematu. Dzień dobry. Czy mają Państwo chwilkę, żeby porozmawiać o formatach plików? Mam nadzieję, że tak, bo to jest bardzo ważny temat, co Wam zaraz pokażę. Na prawdziwym przykładzie, z prawdziwego reportażu. A zdarza się, tak? Zrobiłem zdjęcie tortu. No nie trafiłem z ekspozycją od razu. I załóżmy, że potem nie zrobiłem kolejnych zdjęć. Załóżmy, że to jest ostatnie, co mam. Potem, nie wiem, wybuchła mi bateria. Rozsypał się obiektyw, nie wiem, wujek mnie zahaczył, wyłożyłem się i straciłem przytomność. Nie ma nic więcej, to jest ostatnie zdjęcie tortu. Jak tego nie ma, to już nic nie ma. Okej. No i załóżmy, że zrobiłem je w JPEG-u, czyli już wywołanym przez aparat pliku, już 8-bitowym, gotowym. No i cóż, patrzę sobie, no jest przepał. No nie ma tutaj szczegółów, zbyt wiele. No to co, to spróbuję sobie ekspozycję obniżyć. No kaszana straszna. To może krzywą tonalną. Tutaj sobie górę ściemnimy, no i widać coś tu się daje odratować. Jakby to jest tort, to nie ma w sumie problemu, ale jeżeli to by była na przykład czyjaś twarz i mielibyśmy pół twarzy takim przejaranym plackiem, bez żadnych szczegółów, no to już jest gorsza kaszana oczywiście. No i cóż, coś tu się udało odzyskać, jakieś tutaj szczątkowe informacje są, no ale to nie jest satysfakcjonujące. Gdyby to była twarz, zakładamy. No to przejdźmy na rawę. Jesteśmy na rawie. Bierzemy sobie ekspozycję w dół. Cyk. No i wszystko jest. No tutaj, taki malusieńki obszar jest bez informacji, ale generalnie jest tu dużo, dużo, dużo więcej tych przejść tonalnych zarejestrowanych. O ile więcej? Na przykład, nie wiem, w 80D, przed chwilą sprawdziłem, rozpiętość tonalna przy ISO 100 to jest 356 przejść tonalnych, kiedy plik JPG może ich zapisać najwyżej 255. I to nie zapisujemy z całego zakresu zazwyczaj, no bo jeżeli chcemy, żeby te zdjęcia były ładne, no to mamy pewien kontrast ustawiony w naszym profilu kolorystycznym, który wywołuje tego JPG-a. Czyli jeszcze obcinamy z góry i z dołu dynamikę. A co jeśli nam na tym zależy? Co jeśli mamy na przykład, nie wiem, bardzo jasne niebo i trochę niedoświetlonych ludzi? To te przejścia tonalne na skrajach są po prostu na wagę złota. I w JPEG-u się tego automatycznie pozbywamy, bo zapisujemy tylko 255 przejść tonalnych i to raczej nie w całym zakresie. No rawy. Rawy to zapisują, tak? Mamy 14-bitowy zapis, także nic tutaj aparatu nie ogranicza. Może wszystkie możliwe przejścia zapisać. I my możemy z nich potem korzystać w obróbce, jak nam się podoba. Okej, no kiedyś, jak były karty tam, nie wiem, 512 mega, 128 mega, no to no okej, no rozumiem, że ktoś może chcieć zapisać sobie na karcie 200 zdjęć zamiast 20, ale w obecnych czasach, gdzie idziemy do sklepu i super, poproszę kartę 128 giga, poproszę 64 giga, bez żadnego problemu, każdego na to stać, no to po co tej JPEG-i katować? Po co? Okej, czasami nie potrzebujemy tej obróbki, czasami to, co wyjdzie z aparatu, będzie wystarczające, bo chcemy na szybko coś rzucić na Facebooka czy coś, to okej, to można zrobić sobie JPEG-a, ale jeżeli to jest jakkolwiek poważny temat, który robicie, jakkolwiek zależy Wam na późniejszej obróbce, chcecie mieć możliwość tam coś tam poprawić, no to RAWy są po prostu obligatoryjne. JPEG-i, jeżeli oczywiście nie wyłączymy tej funkcji, są w aparacie odszumiane w jakiś tam lepszy czy gorszy sposób. Ale jeżeli byśmy chcieli się bardziej pobawić, no to przecież my tu mamy w Darktablu mnóstwo modułów do odszumiania. I możemy sobie odszumić mniej, bardziej po jasności, bardziej po kolorze, tak? I mamy tutaj nad tym pełną kontrolę. A jak już jest JPEG, no to on już jest odszumiony i nic z tym dalej jakby nie ma, nie da się zaodszumić. No już się tego nie cofnie. Dalej, na przykład wyostrzenie. Oczywiście JPEG-i są w aparacie już trochę wyostrzane,
No i nad drzewami znowuż mamy nad tym kontrolę. Możemy zmienić promień tego wyostrzenia, jak na przykład lekko nie trafimy z ostrością. Można zrobić większy promień, mniejszy. Można mocniej można to wyostrzyć, słabiej. Tak, no to jest na tym pełna kontrola. O, można zrobić taką nawet kaszanę. Mamy pełną kontrolę nad tym wszystkim, tak? I o to chodzi, że dajemy sobie jak największe szanse w tej późniejszej obróbce. Czy są jakieś powody, żeby nie robić w rawach? Oczywiście. Na ten przykład robimy zdjęcia w scenie, która ma bardzo taką ograniczoną, znaczy może nie bardzo, ale ma ograniczoną dynamikę tonalną, także wiemy, że nie będziemy musieli tych skrajnych po prostu wyciskać soków z naszej matrycy. Ale za to zależy nam na tym, żeby nam się bufor szybko czyścił. Bo robimy, nie wiem, zawody motocrossowe i po prostu motocykliści tam napierdzielają w kółko i nie nadążymy po prostu zdjęć robić, zaraz się runda skończy i cyk. No to okej, okay, to w takiej skrajnej sytuacji może mieć sens, żeby się przepiąć na JPEGi, jeżeli nam wtedy aparat szybciej jest w stanie na kartę zrzucać i możemy zrobić więcej zdjęć w tym ograniczonym czasie. Jeszcze jedno. Kolorystyka. Mamy większe pole do popisu, jeśli chodzi o kolory i taką jakby dokładność ich zarejestrowania. Mamy tutaj na przykład w tym bokehu mamy... O! Tutaj jest ewidentnie taki przejarany w kwestii koloru kawałek. Znaczy nie jest przejarany na wszystkich trzech kanałach, ale na kanale czerwonym już tu jest wartość maksymalna. I jakby tracimy część informacji o tym kolorze. Także tutaj, jeżeli nawet cofniemy sobie nasycenie, to i tak ten kawałek pozostaje taki jednolity. Jeśli to samo zrobimy na rawie, to widać, że tutaj jest, nie wiem czy na YouTubie widać, ale jest tutaj więcej przejść tonalnych. No, to jest akurat pierdoła na tym zdjęciu, ale można sobie wyobrazić, że na przykład mielibyśmy zdjęcie koncertowe. Kto tam się dobija? Jejku. Załóżmy, że mamy na przykład zdjęcie, nie wiem, z koncertu, jest całe tło oświetlone jakimś kolorem i nam się to kompletnie przejarało i nie wiem, mamy trzy przejścia tonalne na całym tle. No to wtedy może warto nad tym troszeczkę bardziej przysiąść. Praktycznie w każdej sytuacji, poza drobnymi wyjątkami, warto z rawów korzystać, także mam nadzieję, że nie będziecie się ich bali, bo wiele osób, które zaczyna z fotografią, no to okej, okay, JPEG, znamy to, okej, okay, zdjęcie, JPEG, to logiczne, nie? A rawy to są jakieś straszne, to trzeba wywoływać, coś umieć, coś tego, to tak troszeczkę przeraża, ale spoko, możecie robić przecież rawy plus JPEG, że aparat wam od razu wyrzuci oba pliki. Można te rawy potem w programie na przykład, no każdy producent ma taki swój program, nie? Na przykład Canon ma Digital Photo Professional i tam możecie wywołać rawy do JPEG-ów dokładnie z takim profilem, jaki byście mieli w aparacie, a co jeszcze możecie go zmienić, że na przykład nie w standardzie, tylko w neutralnym, albo z wyższym czy z niższym kontrastem, ale wszystko dokładnie tak, jakby wam to zrobił aparat. Jeśli teraz się nie czujecie przekonani do tych rawów do końca, to róbcie sobie raw plus JPEG i powoli wróćcie do tego tematu. Za jakiś czas będziecie mieli przynajmniej pewną pulę zdjęć, na których będziecie mogli się uczyć tej obróbki, będziecie mieli różne sytuacje już zarejestrowane i będzie na czym działać po prostu. Także was bardzo zachęcam do strzelania w rawach. I cóż, to by było na tyle. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że będą się na tym kanale filmy pojawiały trochę częściej niż raz na 3 miesiące. Jak wyjdzie, zobaczymy. No, jak wam się podoba nawet? Jak dla mnie spoko. No, to cześć.